Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info. W poniedziałek, 16 stycznia, dzisiejszy program zaczynam od Ameryki Południowej, gdzie w Peru przetaczają się protesty po tym, jak prezydent Pedro Castillo został odsunięty od władzy. W Chile także mamy serię protestów, które dotyczą zmiany władzy. Mamy również oczywiście protesty bardzo medialne w Brazylii, które nie dotyczą nam co prawda rynku miedzi, o którym jest tytuł dzisiejszego odcinka, natomiast pokazują, że jest bardzo napięta sytuacja ogólnie w największych gospodarkach Ameryki Południowej. Niemniej chciałbym się skupić na Chile, gdzie są protesty oczywiście również lokalnych społeczności, oraz w Peru, gdzie właśnie są protesty polityczne. Te dwa elementy wpływają nam na podaż miedzi. Miedzi, która jest potężnym surowcem niezbędnym dla gospodarki i dla której Peru i Chile to są dwa największe źródła. A dokładnie Chile i Peru w tej kolejności. Peru jest numerem 2, Chile jest numerem 1, jeżeli chodzi o ilość dostarczanego surowca. Mówię o tym, ponieważ o protestach w Chile społecznych w kontekście przede wszystkim kopalni Las Bambas było bardzo dużo w programach. Natomiast 12 stycznia kopalnia miedzi Antapaccaya w Peru, której operatorem jest Glencore, została zaatakowana przez grupę wandali, którzy zniszczyli część instalacji kopalnianych. Na szczęście chyba dotyczyło to przede wszystkim obszaru wokół domów dla pracowników, a także pojazdów firmowych. Natomiast tutaj ewakuowano ludzi, wstrzymano pracę i tak dalej. I tutaj to dotyczy bardzo wielu kopalń w tym regionie Peru i Chile, więc należy zwracać bardzo uważną uwagę na właśnie ten region w kontekście protestów i ograniczenia podaży. Bo ile oczywiście mówimy o jakiejś recesji czy spowolnieniu gospodarczym, to jednak jest też istotne, żeby ta podaż była niezakłócona, bo będzie to po prostu kolejna cegiełka dokładana do ogólnych problemów globalnych, jak i oczywiście punktów inflacyjnych. Choć z punktu widzenia inwestorów oczywiście tego typu sytuacje podnoszą nam wycenę surowca, więc są one dość przydatne z punktu widzenia inwestycyjnego. Ale wiadomo, 90 tysięcy ton miedzi dziennie jest używanych, tak więc całkiem spora ilość. Jakby miało to chyba aknąć, to się pojawią problemy w bardzo wielu sektorach. Tymczasem oczywiście przejdziemy sobie do wykresów. Ja tylko przypominam, że jutro oczywiście jest kolejna odprawa surowcowa. Link jest w opisie odcinka. Tak więc bardzo serdecznie zachęcam do udziału. No i dziś oczywiście do kontynuacji oglądania dzisiejszego materiału. Zobaczmy na świeczki. Miedź, jak widzimy, już nam wystrzeliła w górę w ostatnich tych kilku sesjach tego roku, gdzie bardziej tutaj niestety upatruje się wzrosty w kwestiach związanych z Chinami, z odrodzeniem popytu w Chinach po tym, jak została luzowana polityka zero COVID przez władze chińskie. Tak więc myślę, że tutaj trzeba by mieć to na uwadze, że raczej jeszcze tutaj rynek nie wycenia jakichś większych problemów dla krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie mogą one odegrać dość istotną rolę właśnie w takim aspekcie. Powiem szczerze, te ceny są już dość wysokie. Co prawda jesteśmy daleko od tych szczytów sięgających nam 11 tysięcy, co mieliśmy w ubiegłym roku po rozpoczęciu wojny, czy też nawet tutaj wcześniej mieliśmy po 10800, w 2021 roku 10600, też w końcówce 2021 roku, ale nadal jesteśmy już znacznie, znacznie wyżej niż wcześniej, tak? I cały czas poruszamy się w perspektywie tutaj tych zakresów Fibonacciego, które mamy wyznaczone od szczytu marcowego do dołka lipcowego, więc najbliższym targetem jest raczej kurs w stronę 9500. Musimy też pamiętać przede wszystkim, że dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych dzień wolny, więc tego amerykańskiego kapitału też nie będzie. Tak, widzicie, że tutaj to już jest opisane jako świeczka jutrzejsza. Mają dzień Martina Luthera Kinga, tak więc też trzeba to mieć na uwadze. A mieć, tak jak mówiłem, jak dla mnie, jest jeszcze nadal w perspektywie wzrostowej, zwłaszcza jeżeli te sytuacje by się miały
no, nie ustabilizować jakoś w najbliższym czasie, a nie sądzę, żeby się udało ustabilizować jakoś bardzo szybko, więc myślę, że tutaj perspektywa dla 9,5 jeszcze wciąż jest realna. Choć wyższe ceny miedzi raczej są kwestią lat niż żeby to się stało teraz, ale myślę, że 10 tysięcy w kwestii lat będzie całkiem solidnym wsparciem, a nie oporem dla tego rynku. No ale to, tak jak mówię, kwestia dość długa. Sesja poniedziałkowa na ropie typu Brent. $85. Walczymy. Robi się coś na kształt InsideBuya i jest szansa spora, że to się utrzyma, ponieważ no, europejska sesja nie robi jakichś wielkich ruchów, amerykańskiej sesji nie będzie, więc ta świeczka ma spore szanse, że będzie tak wyglądać. Natomiast jak widać po SMA 55, tej fioletowej linii na wykresie, jesteśmy na etapie niestety prospadkowej, więc tutaj pytanie, czy ten inside bar zostanie, czy też inside pin bar zostanie tutaj wykorzystany do wyjścia technicznego powyżej $88, czy też nie. Analitycy w wielu różnych aspektach szacują, że w perspektywie 5 lat ceny ropy powinny nam oscylować w okolicach $90 za baryłeczkę Brentu. Natomiast mamy dobrze zaopatrzony rynek, mimo tego optymizmu dotyczącego chińskiego popytu, to jednak mamy tutaj całkiem nieźle. Drugi kwartał tego roku ma szansę coś tutaj zmienić. Natomiast OPEC Plus ma troszkę problemy, jak wiemy, z produkcją, zwłaszcza te kraje biedniejsze, zwłaszcza kraje afrykańskie, które są znacznie poniżej dopuszczalnych limitów dla nich, więc tutaj też przed OPEC stoi całkiem nieźle. Potencjał do wzrostów dalszych, jeżeli tutaj ta infrastruktura afrykańska nie będzie odnawiana i o ile OPEC nie zacznie występować w takiej roli troszkę unijnej, żeby te bogatsze kraje wspierały te biedniejsze i pozwalały realizować wyższą produkcję zgodną z ustalonymi przez grupę limitami. Z kolei amerykański Departament Energetyczny, Agencja Administracja Informacji Energetycznej Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że 5 lutego unijny zakaz importu produktów ropopochodnych z Rosji będzie bardziej destrukcyjny niż ten zakaz kupowania ropy drogą morską z Rosji, który został wprowadzony w grudniu. Więc tutaj myślę, że mają rację, ponieważ o ile samą ropę można jeszcze gdzieś pozyskać, to już import z Rosji do Europy, nawet drogą morską, jest i tak szybszy niż import z Chin do Europy drogą morską. Przez Francję przetaczają się też protesty polityczne, bo dochodzi do, powraca temat podwyżki wieku, podniesienia wieku emerytalnego w tym kraju. Związkowcy również z rafinerii wzywają do strajków, które mają być przeprowadzone 26 stycznia przez 48 godzin, 6 lutego przez 72 godziny i później może być tutaj również przedłużony. Mieliśmy już strajki co do cen, co do inflacji w ubiegłym roku, tak więc wiemy mniej więcej czego się spodziewać. Oczywiście na stronie surowcowej info znajdziecie znacznie więcej informacji, bo tutaj też jest troszkę takich pojedynczych newsów i do OBP jest i o Exxonie. Jest tutaj o Iranie, o Sri Lance. Natomiast w ubiegłym roku wydobycie ropy w USA 11,9 miliona baryłek dziennie. W 2023 roku ma wzrosnąć do 12,4, w kolejnym roku do 12,8. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast od wiertów naftowych w USA mamy o 5 więcej, czyli 623 aktywne punkty. Co do ropy, no dzisiaj jest ciężko coś ocenić. Będzie pewnie dużo łatwiej po jutrzejszej sesji, bo jednak widać, Europa nie generuje jakiegoś dużego ruchu, natomiast no dalej perspektywa może być prowzrostowa, bo jednak nie ma tutaj jeszcze takich bardzo silnych przesłanek, że powinniśmy tutaj jakoś bardzo mocno ograniczać konsumpcję w najbliższym czasie. Myślę, że ropa może zyskiwać właśnie na tym zakazie importu produktów ropopochodnych z Rosji, ponieważ no, będzie to oznaczało, że Rosjanie będą musieli znaleźć nowe rynki zbytu. Choć wiemy też, że kilka supertankowców chińskich z rosyjską ropą płynie z powrotem do Chin, tak więc jakoś sobie radzą. Niemniej jednak optymistycznie w stronę 88 i więcej powinniśmy iść, natomiast to jest inside bar, jak dla mnie się tutaj rysuje, tak więc myślę, że trzeba rozgrywać po prostu wybicie w dniu jutrzejszym, zobaczyć co zrobią Stany mniej więcej za
dobę i wtedy, jak już tutaj zaczną się te pierwsze pieniążki amerykańskie pojawiać, to wtedy możemy zacząć coś kombinować, więc tutaj myślę, że trzeba na to poczekać po prostu i nie robić nic na siłę. Na rynku gazu zeszliśmy poniżej tutaj 3,40, czyli tego poziomu, który nam posłużył za punkt startowy FIBO z przełomu ubiegłego roku z 21 na 22. Mamy oznaczony poziom 3,0, do którego też się zbliżamy. No, to wynika z faktu oczywiście, że Freeport LNG znowu zapowiedział przesunięcie terminu. Mówi o lutym, a być może później. Analitycy dalej mówią końcówka pierwszego kwartału, początek drugiego. Więc tutaj to jest przede wszystkim ta przyczyna, że tutaj ten dołek oglądamy od drugiej strony. Natomiast konsumpcja gazu w Niemczech w pierwszym tygodniu tego roku spadła o 38% poniżej średniej z lat 2018-2021. Ale to pamiętajmy, że jest też skutek tego, że mamy jednak bardzo ciepłą zimę. Brak śniegu, brak przymrozków, no sporo zmienia. Irak też chce wykorzystać sytuację i dołączyć do grona krajów eksportujących duże ilości gazu ziemnego, który jako produkt uboczny wydobycia ropy naftowej jest obecnie spalany. Tak? Znamy widoki z rafinerii, gdzie cały czas coś się pali. To jest właśnie ten gaz ziemny. Natomiast ceny spotowe w Azji spadły nam znowu $23 za jednostkę brytyjską. Na marzec wynoszą $20,6. Pamiętajmy, że mamy w przyszłym tygodniu chiński nowy rok księżycowy, tak więc też tutaj będzie mniejsza aktywność rynków azjatyckich, tak więc jeżeli ktoś rozgrywa sobie późnym wieczorem przełom sesji amerykańskiej, azjatyckiej, to niech będzie uważny bardzo. Natomiast popyt wraz z eksportem na ten tydzień to 119,7 miliarda stóp sześciennych. W przyszłym tygodniu zapoczęła ma wzrosnąć do 125,1. Podaż 98,4 miliarda stóp sześciennych. Z kolei przepływ do terminali eksportowych 12,1. Dwa odwierty gazowe mniej, 150 aktywnych punktów z kolei. Z kolei właśnie tutaj ten rynek nam dość mocno jest zdołowany. I biorąc pod uwagę tą inflację, jaką mamy producencką, to te ceny powinny być znacznie wyżej. Więc tutaj prawdopodobnie będziemy obserwować spory odpływ z tych różnych odwiertów, projektów małej wydajności czy wysokich kosztach. Więc raczej tutaj te liczby będą nam spadać przy takich cenach. Jest dość tanio. Natomiast pytanie, czy jest szansa przed wrześniem na skok na piątkę i wyżej. Ale to już każdy musi sobie indywidualnie przecież odpowiedzieć. Jak dla mnie jest ten gaz tanio i już powoli jakieś małe pozycyjki na ETF-ach bez lewaju można sobie powoli zacząć zbierać. A przynajmniej ja tak uważam. No, a jak będzie tutaj to wyglądało dalej, to oczywiście będziemy patrzeć i obserwować. A tymczasem przechodzimy sobie troszkę dalej na kolejne surowce. I tu mamy złoto, które nam się pnie dalej. Słuchajcie, pnie się nam dalej. Przebiliśmy 1900. Nie jesteśmy zaskoczeni, tak? Mówiliśmy, że CPI powinno nam tutaj dać troszkę paliwa. Zaatakowaliśmy 1900 na po CPI-u czwartkowym. Mamy przebicie 1900 już w piątek. Dzisiaj jest walka, być może jakaś realizacja zysków, zwłaszcza jeżeli ktoś trzymał 1600. To jest naprawdę bardzo dobry wynik i jest spora szansa, że jednak trochę do jakiejś realizacji zysków na tym rynku dojdzie. Więc tu bym miał w tej chwili po prostu uwagę, że mogą się chwilowo przynajmniej te wzrosty nam zakończyć. Natomiast po odczycie inflacyjnym liczba analityków, którzy sądzą, że podwyżka na najbliższym spotkaniu Fed wyniesie ćwierć punktu procentowego, wzrosła z 75% na 90%. Kluczowy poziom oporu według analityków kolejny na złocie to jest 1970, czyli $1,970. Natomiast wsparciem, jeżeli nie SMA,
bo jest dość daleko, to jednak myślę, że te poziomy w okolicach 1870, nie licząc tu oczywiście tego filmu na 1895 i psychologicznego 1900, no to te trzy aspekty będą tutaj, te trzy poziomy 1900, 1895 i 1870 tutaj wyglądają na poziomy, które mogą być nam służyć za jakąś formę wsparcia przy tej korekcie. Ta korekta może być głęboka na takie nawet te $30, bo to jest całkiem nieźle i tak przy $300 wjazdu w górę, więc to bym miał na uwadze. Oczywiście w czwartek, mieliśmy także dane z rynków rolnych. Mamy pszenicę, która nam troszkę odbiła. Tutaj mogę pokazać jedną z kilku grafik. Słuchajcie, grafik dzisiaj jest ponad 35 na stronie surowcowej info. Więc tam odsyłam, bo jest bardzo dużo takich grafik właśnie z tych raportów. Widać, że sama prognoza produkcji nam globalnie wzrosła. Mamy o 800 tysięcy więcej globalnie w prognozach. Tutaj największą różnicę jest bardzo symboliczny spadek, jeżeli chodzi o Ukrainę, tak? Natomiast nie ma specjalnie dużych różnic, jeżeli chodzi o jakieś tutaj na przykład argentyńską pszenicę. Nie ma tutaj danych z dużych zmian, jeżeli chodzi o Chiny, bo tam jest minimalny spadek, który jest zniwelowany tak naprawdę przez wzrost w Unii Europejskiej. Więc te dane produkcyjne nie są jakieś tutaj mocno nadzwyczajne. Natomiast warto właśnie analizować przede wszystkim w kontekście dwóch ostatnich tabelek, jak to się zmieniło w ostatnim miesiącu, żeby zobaczyć, czy te ruchy po prostu na tych instrumentach rolnych nie były wywołane właśnie przez te zmiany. Na stronie wrzucałem tabelki przede wszystkim w kontekście czterech sztuk, czyli produkcja, eksport, konsumpcja lub też kruszenie i zapasy końcowe. Tak więc pod tymi aspektami ten rynek obserwuje. Tutaj jeszcze mam tabelkę z zapasami. Te zapasy nam też podskoczyły, słuchajcie, i to o 1 000 000 ton, tak więc tutaj te prognozy są naprawdę niezłe. Trochę nam spadły zapasy w Chinach, troszkę nam spadły w Indiach, wzrosły nam sporo w Unii Europejskiej, spadły nam w Iranie, wzrosły na Ukrainie, też dość słaby, ale jednak jest ten wzrost. I odrobinkę spadły w Stanach Zjednoczonych, ale jak widać te zapasy no, pokazują nam, że no, takie dane są, można sobie popatrzeć oczywiście na stronie surowcowej info, gdzie bardzo serdecznie zachęcam. Powiem szczerze, że patrząc po informacjach z tego rynku, coraz trudniej mi być optymistą, jeżeli chodzi o pszenicę i się zastanawiam, czy ta pozycja nie będzie zamknięta ze stratą. Natomiast tak, International Grain Council podniósł swoją prognozę światowej produkcji, wzrost o 5 milionów do 796 milionów ton. Natomiast ciepła pogoda w Europie wybudziła zboża z zimowego spoczynku, wywołując obawy, że późniejsze przymrozki będą uszkadzać plony, więc tutaj Unia Europejska może strasznie się zmienić pod tym właśnie względem, że tutaj będziemy mieli braki w produkcji, czy też spadek jakości, bo pamiętajmy, że francuskie odczyty pokazują, że ponad 90% pszenicy o zimę jest w stanie dobrym lub doskonałym. Więc tak jak mówię, na stronie odsyłam do kolejnych danych, które tam znajdziecie. My tymczasem, no ja nadal jestem optymistą, nadal uważam, że ta pszenica jest niedoszacowana, że problemy z pogodą będą bardzo mocno oddziaływać jeszcze i że są one jeszcze niewycenione w tych instrumentach. Na kawie, słuchajcie, zaliczyliśmy fałeczkę i powiem szczerze, że brzmi to o tyle ciekawie, że co prawda ja osobiście przegapiłem tą fałeczkę. Ale zobaczcie, że mieliśmy insida i wyjście z tego insida. Zaraz wam przybliżę wszystko. Zobaczcie, że tutaj na kawie ta świeczka z 12 stycznia, piękny insight i ta świeczka tutaj
z piątku 13, piękne wyjście z tego inside'a, więc pod tym względem uważam, że kawa ma szansę na troszkę odbicia. Co prawda nie są to jakieś potężne dane, ale kończy się nam ilość surowca, który oczekuje na certyfikację. Obecnie jest to 140 tysięcy worków. Więc natomiast nie wiadomo, jak będzie z jakością. 12 stycznia certyfikacje przeszło niecałe 2700 worków, a sprawdzono 14,5 tysiąca. Z kolei, jeżeli chodzi o zapasy kawy w magazynach Otonu, Icetone wzrosły 20 tysięcy ponad tydzień do tygodnia, w poprzednim sezonie spadły o ponad 104 tysiące. Więc tutaj w przypadku kawy, no, te czynniki wzrostu magazynów są prospadkowe, natomiast ten surowiec tam oczekujący na certyfikację jest już czynnikiem, zaczyna być czynnikiem prowzrostowym. No i nadal nie widać tutaj dużych zakupów przez indeksy, które powinny zostać w najbliższym czasie dokonane. Więc mam nadzieję, że to nam też dalej podbije te ceny kawy. Cukier nam się zatrzymał, słuchajcie, i trochę nawet odbił, ponieważ znowu się pojawiają kwestie związane z przywróceniem federalnych podatków od paliw. Ostateczną decyzję obejmie nowy prezydent, natomiast w przypadku przywrócenia tego podatku paliwowego, to etanol zyska na wartości, w efekcie będzie mniej trzciny cukrowej na przekazywanej na etanol. Przepraszam, na cukier, tylko więcej trafi właśnie na etanol. Tak więc tutaj jest potencjał, że zatrzymaliśmy się z tych spadków i teraz cena będzie nam oscylować w sposób techniczny od bandy do bandy. Myślę, że z solidnym wsparciem na tym 19200, 19,25 powinno się udać, jeżeli chodzi o rynek cukru, żeby tutaj mieć wsparcie i rozgrywać sobie troszkę bardziej w górę. I mamy rynek soi, który też nam tutaj testuje główne ograniczenie tej konsolidacji, którą mamy zaznaczoną na wykresie. I oczywiście zrzut z ekranu. Widzimy, że produkcja soi została obniżona, prognoza ponad 3 miliony ton względem poprzedniego miesiąca. Tutaj widać spory spadek przede wszystkim w Argentynie. Widać drobny wzrost w Brazylii, widać spadek w Stanach Zjednoczonych, czyli też podstawę naszych surowców. Pytanie, jak będzie się kształtował ten rynek, ponieważ no, w tej chwili jest wiadomo, że Chiny kupują coraz więcej soi od Brazylii. Również tutaj pojawia się kwestia sprzedaży brazylijskiej soi do Argentyny, żeby tutaj właśnie wspomóc ten rynek lokalnie, żeby tutaj Argentyna kupowała dość tanią, relatywnie tanią soję z Brazylii i ją przetwarzała na siutę, na olej i dopiero go wysyłała dalej, więc tutaj jest całkiem nieźle przemyślane. Pytanie, na ile się to im opłaca. Ale pytanie, czy jesteśmy w stanie się przebić na stałe, wychodząc z tej konsolidacji, która trwa nam przecież od połowy, drugiej połowy czerwca 2022 roku, tak więc już naprawdę całkiem sporo. Bardziej prawdopodobne według mnie jest, że jednak nie pójdziemy aż tak wysoko. To zapotrzebowanie raczej też nie będzie aż tak wysokie. Tak więc ja bym tutaj w tych danych nie doszukiwał się nie wiadomo czego, bo zwróćcie uwagę, że produkcja na ten sezon ma wynieść 388 milionów ton, podczas gdy w poprzednim sezonie było to 358, sezon 2021 to było 368, tak więc nadal mówimy o bardzo dużej ilości soi na rynku. Pod tym względem ten rynek raczej jest mocno prospadkowy, pomimo że technicznie w ostatnim czasie się wspinał. I mamy ryneczek kukurydzy, gdzie też widzimy spore wzrosty w ostatnim czasie, jednakże zwróćcie uwagę, że cały czas jesteśmy w zasięgu Fibonacci'ch pociągniętych od lipca do października, tak, na tym małym ruchu. Jeżeli chodzi o dane z aportów, widać, że produkcja została zmniejszona o 6 milionów ton, jest także mniejsza niż produkcja w sezonie 21-22, tak więc tutaj pod tym względem, nie, przepraszam, produkcja jest większa niż w sezonie 20-21 i większa niż i mniejsza niż w sezonie 21-22. Tak, dobrze powiedziałem, przepraszam, bo już się zakręciłem nad cyferkami. Trzecia kolumna to jest 21-22, trzecia od prawej.
Więc tu jest 1 214 000 000, obecnie jest 1 155 000 000 ton dla kukurydzy, tak więc tutaj myślę, że jest pewien potencjał jeszcze powzrostowy, żeby zaatakować 700, ale myślę, że może to być dość krótkotrwałe, dość ograniczone, bym nawet powiedział. Zwróćcie też uwagę, że o 4 miliony spadło nam prognoza, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone z miesiąca na miesiąc. Nie mówiąc o tym, że jest to produkcja o 10% niższa niż w sezonie 2022, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Więc tutaj myślę, że jest całkiem spory problem. No, też prawdopodobnie troszkę przeszacowany jest, mimo że o 3 miliony ton spadła nam prognoza dla Argentyny, to myślę, że jest to też odrobinkę jeszcze przeszacowane, tak więc myślę, że tutaj jest jeszcze na tej kukurydze jakiś tam potencjał, natomiast bardziej w stronę 700 niż kombinować nad jakimiś bardzo dużymi ruchami. Ogólnie ten surowiec jest trochę przepłacony, jest trochę drogi, ale mimo wszystko uważam, że jeszcze ma odrobinę potencjału. Jak widać, więcej informacji na surowcowe info, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam również na jutrzejszą odprawę surowcową i życzę powodzenia na rynkach. Do zobaczenia.